Witam i zapraszam do oglądania filmu, tym razem z matematyki. Niektórzy by powiedzieli z analizy matematycznej, z tematyki całek. Gdy mamy powiedziane, mamy powiedzmy zadanie o następującej treści: oblicz pole zawarte między krzywymi i jest podana jedna krzywa, jak i druga w formie funkcji, gdzie y zależy od x-a, to w tym momencie najlepiej zacząć od narysowania wykresu tego, jak układają się względem siebie te dwie krzywe. Jeżeli nawet w internecie wybierzemy dowolną stronę internetową, gdzie można wygenerować wykresy funkcji i te wykresy sobie tych dwóch funkcji podpiszemy, która jest która, i mamy obliczyć pole, które jest zawarte między tymi krzywymi, to trzeba to pole dokładnie wyznaczyć, gdzie ono się znajduje. A więc u nas to pole przypomina, powiedzmy, taki fragment żagla, bym powiedziała, bo jedna z funkcji, tutaj zaznaczona kolorem zielonym, jest funkcją liniową, y równa się 4 razy x, a druga funkcja tutaj jest zapisana, jest to funkcja nieliniowa, y równa się x do potęgi trzeciej. I pole zawarte między zieloną krzywą a czerwoną znajduje się tutaj, o strzałeczko delikatnie przejeżdżam, w tym fragmencie. Żeby wyznaczyć pole między takimi dwoma krzywymi, my musimy wyznaczyć, w jakich to granicach względem x-ów zawiera się to pole. Tu ewidentnie widać, że jedną z granic tego, powiedzmy, pola jest x równy 0. Jeśli ciężko jest stwierdzić, jaka krzywa jest dokładnie, czy powiedzmy, jaka jest druga granica tego pola, którego musimy policzyć właśnie powierzchnię, to w tym momencie najlepiej jest wyznaczyć, jakby przyrównać y. Y równa się 4x do y równa się x do trzeciej. W tym momencie, jeżeli nie można oczywiście odczytać wykresu, tak, to bierzemy pod uwagę, bo w tym momencie, jeżeli ja sobie nawet szybko w pamięci 4x równa się x do trzeciej, przyrównam do siebie te dwa wyrazy, to ewidentnie wychodzi, że 4 równa się x do kwadratu, a więc tutaj jedynie możemy brać pod uwagę, że to jest dokładnie x równe 2, jeżeli nie można odczytać z wykresu. A nie zawsze są zadania proste, więc warto w tym momencie o tej własności pamiętać. A więc wiemy, że te funkcje mają wspólne pole w zakresie od x równego 0 do x równego 2. A więc musimy jeszcze dodatkowo stwierdzić, która z tych funkcji jest tak zwaną funkcją z góry, a która jest funkcją dolną. Funkcja z góry to jest ta, która bardziej od góry ogranicza to pole, a więc u nas jest to linia zaznaczona kolorem niebieskim, a funkcja, która jest nazwana u nas dolną, to ta, która jest jakby powiedzmy, bliżej osi x-ów. Więc teraz, jak wykorzystać do tego całki? Właśnie. Trzeba obliczyć, tak jak tu jest to zapisane, od funkcji górnej muszę odjąć wartość funkcji dolnej. W zakresie od 0 do 2 wyliczę całkę z takiej różnicy, którą jest funkcja górna minus dolna, czyli góra minus dół w granicach od dolnej granicy do górnej granicy. Wówczas, korzystając już po prostu z naszych własności samego całkowania, jesteśmy w stanie policzyć pole, które zawiera się między górną a dolną funkcją w granicy od do. Tutaj 2, od 0 do 2. Czyli korzystając już dalej tylko już z samych własności całkowania, całka z 4x-ów, czy 4x, to jest 2x kwadrat. Dlaczego? Bo jeżeli z tego po prostu policzę pochodną, muszę mieć 4x. Teraz tu, minus x do trzeciej. Ja od razu zapisałam, że to jest minus x do czwartej przez 4, bo jeżeli z tego policzę pochodną,
muszę mieć x do trzeciej z tym minusem. A więc byłoby 4x pochodna, to by było 4x do trzeciej, a że dzielone przez 4 musi dać x do trzeciej. Oczywiście, że możecie korzystać ze wzorów typowych dla całkowania, nie ma problemu dla mnie, ani dla kogokolwiek. Ważne jest to, żeby wynik Wam się zgadzał i było to poprawnie policzone. Także w tym momencie jest tutaj w nawiasie kwadratowym wynik tego całkowania, oczywiście plus c, ale to już tutaj pomijamy. I teraz liczymy wartość tego wyrażenia od górnej granicy, i tu jest to zapisane, czyli w miejsce x podstawiam 2, a potem odejmuję wartość tego wyrażenia dla x równego 0, czyli wartość tego wyrażenia od dolnej granicy tego całkowania, więc wartość od górnej wartości, czy wartość tej funkcji od górnej wartości minus wartość tej funkcji od dolnej wartości i to, co nam wychodzi, czyli 4, nazywamy polem, które się zawiera między tymi dwoma krzywymi. Z punktu widzenia tutaj takiej czystej matematyki nie posiada to jakiejś konkretnej jednostki, a więc musimy tylko napisać prostą interpretację. Pole między tymi dwoma krzywymi, które mają odpowiednie dwa wzory, tutaj tak, wynosi 4. Było to omówienie zadania dotyczącego liczenia pola zawartego między dwoma krzywymi na przykładzie tych dwóch funkcji. Jeżeli potrzebujecie rozwiązać swoje zadania, jak najbardziej możecie mailować do mnie na zadania@projekty.wp.pl, czy też wejść na samą stronę internetową i skorzystać z formularza. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do przeglądania wszystkich playlist przygotowanych przeze mnie. Wszystko jest dla Was i za darmo. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zachęcam do nauki cierpliwości.